Hej, witam was wszystkich bardzo moje serdecznie w kolejnym odcinku z Atlantis. Tak, jesteśmy przy drzewie życia i ostatnio właśnie znaleźliśmy ten skarb, który zakopał ktoś bardzo, ale to bardzo dawno temu dla naszej starej przyjaciółki, starej znajomej wiedźmy. I wiedźma oczywiście powiedziała nam o tym skarbie, żebyśmy mogli się do niego dorwać. On ma nam pomóc odnaleźć barę. Okej. Schodzimy w dół. Co już dziecko? Należysz do tych bystrych. Jak się miewa twoja cenna królowa? Zniknęła, nigdy tu nie dotarła. I myślisz, że wiem, gdzie się udała? A wiesz? Nie sądzę, by nie żyła. Zauważyłabym to. Cóż, może pewnego dnia ją odnajdziesz? Jak? Gdzie? Patrząc na ciebie, czuję moc Kreona. On jest najważniejszy. Mamu była stosunkowo nieszkodliwa, lecz ten ich sad, mały, chciwy noworyszcz... Proszę. Powiedz, jak mogę powstrzymać Kreona, jeśli nie znajdę Rei. Tylko za nią ludzie gotowi są pójść. Mnie nie będą słuchać. Przeszłość! Przeszłość! To droga, którą należy podążać. Koniec jest początkiem. O czym mówisz? O tym! Zacznij od tego miejsca! Znajdź kapłankę ptaka, ona cię tam zabierze! Świetny śmiech. Tak, wow. Jest się na widok na posąg. Porozumieliśmy się z naszą wiedźmą i dała nam wskazówki, gdzie powinniśmy się udać w następnej kolejności. No, ona poinformowała nas, że Rea musi żyć, bo inaczej by wyczuła, że nie żyje. Okej. Także wracamy do tego korytarza i będą nas czekać zagadki. Zagadki, z którymi już wielokroć się spotkaliśmy. Jeju, ten korytarz jest długi. Jedna z tych zagadek jest tu. Tyle, że wpierw trzeba włożyć grabki. A nawet pójść gdzie indziej. Nie pamiętam dokładnie już, co trzeba było robić, powiem wam. Tunele są strasznie długie. Wkładamy nasze grabki tu. I tutaj właśnie zrobi się miejsce na jeden z klocków. I tak. Z tymi zagadkami to bardzo dużo, już się razy spotkaliśmy, prawda? Więc nie powinny być one jakimś wielkim problemem, aczkolwiek ja zawsze mam z nimi. No problem niestety. To jest tak dobrze. Nie. Kurde. Jak to zrobić? A będzie dużo takich zagadek tutaj, więc ja nawet nie wiem, czy ich nie przyspieszę. One nie są trudne, ale ja zawsze mam problem. Jakoś pomiędzy tymi trzeba.
dobra. I otwiera się nam tajne przejście. Tak. Znajdujemy się, jak możecie zobaczyć, w tym miejscu, w którym zawsze stał nasz obserwator. I żeby wrócić, to tak samo będzie nam potrzebne tutaj rozwiązać zagadkę. No teraz tego obserwatora nie ma, więc możemy tak w sumie w łatwy sposób przemieszczać się do zamku i tutaj poza mury. Okej, chyba wpierw udamy się do naszego rybaka. To jest jedyny taki sojusznik, który może nam pomóc. A właśnie nas informował również, że jeśli chcemy się gdzieś udać, to wbijamy do niego na chatę, mówimy zabierz nas tam, on nas zabierze. Set! Jakie przynosisz wieści? Rei nie ma w pałacu. I co teraz? Jesteś w niebezpieczeństwie, chłopcze. Ludzie Kreona wyśledzą cię tu. Wiesz o tym? Ale ty musisz mnie zabrać tam, gdzie jest niedźwiedź. Kreon zamierza się koronować. Król Atlantydy! I to Kreon! Nastały bardzo złe czasy, Set. A będzie coraz gorzej. A niestety. Czy znasz miejsce, którego symbolem jest biały niedźwiedź? Nie. Takie rzeczy wiedzą raczej piloci. Potrzebna mi łódź i ktoś, kto ją poprowadzi. Myślałem o tym. Mam córkę, Set. Na imię jej Anna. To jest jej portret. Kopia swojej matki i równie impulsywna. Jest kapłanką i pilotem. Dostań się na łódź, a ona ci pomoże. To może być bezpieczne, Aktionie. Ona wyczekuje każdej okazji, by zrobić coś niebezpiecznego, chłopcze. A Kreon nie kocha Ammu i jej kapłanek. Czy ona jest tu, na Atlantydzie? Gdzieś w mieście. Kapłanki piloci nie mieszkają ostatnio w pałacu. Nie wiem dokładnie, gdzie można je teraz znaleźć. Odszukam ją. Weź to. Może ci się przydać. To był kryształ jej matki. Okej. Tak, było ponownie cięcia. No, pierwsza pyta mnie nie lubi. I zawsze na niej są cięcia. Tak, więc dostaliśmy informację, żebyśmy udali się do córki Aktiona Anny i ona może nam pomóc. No jednak ona jest kapłanką Ammu. Jednak no, kapłanki już nie są na takiej wysokiej pozycji jak kiedyś. Aha, i chyba tędy się nie dostaniemy. Prawda? Wejdę. Hej, żołnierzu! Zatrzymaj się! Nikt nie wchodzi bez pisemnego rozkazu! Aj, nie wejdę. Nie mam jakiegoś rozkazu pisemnego. No cóż. Ale mamy tajne wejście. Więc będziemy musieli rozwiązać ponownie zagadkę i odszukać Anna. Tylko no niestety Anny nie ma wieży, że w mieście. Będzie trudna. Zwłaszcza, że ja nie wiem. Ha. Nie ma jednego. To mogę też przesuwać. Okej. Gdyby mi się udało to akurat wsunąć.
Jakoś tak... To będzie też trudna. I na pewno to się chyba już nie obejdzie bez przyspieszenia, także przyspieszam. Teraz potrafię. No, nareszcie. Tak, ja wiem, że te zagadki nie są trudne, bo to po prostu... Robisz, dopóki ci się nie uda, prawda? Aczkolwiek, no... Im trudniejsza jest ta zagadka, no to coraz trudniej się to robi. Okej, teraz kolejna. Trzeba najpierw włożyć te grabki. Już w sumie dość dużo razy wykonywaliśmy takie zagadki, prawda? No teraz będzie nieco trudniejsza. Trzeba ułożyć bodajże taką kulę. To też... Tu już w ogóle będzie jakaś masakra. Z tego co widzę. Że się nie da tego wyciągnąć, tak po prostu. I to chyba też zostanie przyspieszone. Okej. Też się udało jakoś. Z tą zagadką. O. Proszę poczekać. Dobra, idziemy, tu się znajdujemy. W jakimś korytarzu. A, tu jest biblioteka. I chyba tutaj nie będzie strażników. Ej, ty, towarzyszu! Albo i jest. Set. Albo i był jakiś. No cóż.
Mam nadzieję, że nie będę od nowa wykonywał tego. Na szczęście nie. Dobrze. Że daj tutaj ten checkpoint. Ej, ty, to kto wie? To może ja muszę przejść schodami? Tak. I po raz kolejny tą zagadkę. No cóż. Tak to już jest. A to chyba już ostatni raz tą zagadkę wykonuję. No. Tak mi się coś zdaje. Teraz odpowiedniego czujka szukać. Nie było jakoś tak? Właśnie mi się wydaje, że... Słońce było jakoś tak nachylone. No właśnie. Ponownie nakarmimy lewka. Papaj? Papa to już sobie daruje i pomina. Kolczyk. No. Otwieramy ponownie drzwi kolczykiem. Wyskakujemy przez okno. Właśnie musimy się dostać do miasta i znaleźć Annę. Ona będzie w jednym z budynków, tylko nie w koguciku. Tam, broń Boże, na razie się nie wybieramy. Tam wybierzemy się trochę później. O. Kto tu jest? Mogę z panią porozmawiać? Z pewnością jego wysokość robi to, co dla nas najlepsze. No ja na pewno. Wiesz może, gdzie kwaterują kapłanki? O. Oczywiście, w domu, przy szczycie schodów wiodących do basenu. Trochę informacji nam dała o kapłankach. Dom na szczycie basenu. Czyżby ten dom? Nie. Aha, przy schodach wiodących do basenu, czy tamtego, to tutaj. Witaj, panie. Czym mogę służyć? Jeju, już widzę twój komentarz, Shanti. Pozdrawiam. Co to jest? To symbol naszej nowej pozycji. My, kapłanki, musimy nauczyć się nowej roli służebnic kapłanów Wielkiego Saata. Aha. Ponownie przycięło i waliło. A ty kim jesteś? Nazywam się Lona, panie. Mam zaszczyt przyuczać nasze kapłanki do ich nowej roli. Nasza obrazoburcza wiara w fałszywą boginię Ammu musi zostać zastąpiona gorliwym wyznaniem wiary w prześwietnego Saata, którego jasne promienie dają nam wszystkim życie. Oczywiście, najwyższy na to już czas. Tak jest, panie. Przyszedłem tu, by odszukać dziewczynę imieniem Anna. Anna? Tak, jest tutaj. Niepoprawna buntownica potrzebuje solidnego przeszkolenia. Sprowadź ją do mnie. Ale moje rozkazy mówią, że nikt nie może wyjść bez pisemnego rozkazu. Ta dziewczyna zwróciła na siebie uwagę jego wysokości. Chcę, by uprzyjemniała mu wolne chwile. Rozumiem to. Panie, ale moje rozkazy! Czy mam powiedzieć Kreonowi, że odmawiasz? Anna? Chodź no tu! Zaraz tu będzie. Jesteś pewien, że jego dostojność, to znaczy jego wysokość, wybrał właśnie Annę? Mogę polecić kilka dziewcząt bardziej chętnych do zaspokojenia jego potrzeb.
Woli te bardziej dzikie. Lubi łamać ich upór. O, tak, oczywiście. Jest taki władczy. Zaraz Anna przyjdzie. Tylko się nie wystraszcie, bo ona jest straszna. Ta Anna. Oto ona! Jesteś wreszcie, Anno. Chciałaś mnie widzieć? Tak. Spotkało cię wielkie szczęście, dziewczyno. Ten przystojny żołnierz zabierze cię do jego wysokości. To wygląda jak potwór z bagien. Jego wysokości? Nie wiedziałam, że mamy króla. Anno? Przepraszam, panie. Ostrzegałam, że jest taka. Okej, mogę z nią pogadać? Ty jesteś Anna, córka Actiona? A kim ty jesteś? O! Wiesz już, panie, co miałam na myśli! Przy jego wysokości radzę używać innego tonu. Kreon nie jest niczym więcej niż małżonkiem królowej. Nie spodziewam się, by przetrwał przyszłoroczne wyzwanie. Och, naprawdę! Sądzę, panie, że powinieneś wybrać inną dziewczynę. Nie. Kreon będzie miał wspaniałą zabawę, łamiąc jej opór. Dobra, możemy iść? Chodźmy. Kiedy mam się jej spodziewać z powrotem? O tym zadecyduje Kreon. Okej. Nie mogę się doczekać, by ujrzeć Kreona. Anno, jest coś, o czym muszę ci powiedzieć. Z przyjemnością cię wysłucham. Innym razem. O nie! Dokąd ona uciekła? Ale nadała nogę. Musimy za nią pobiec. Oczywiście wiem, gdzie ona uciekła. Poszła do kogucika. Tutaj będzie niebezpiecznie. Ponieważ będzie rozmowa z Laskoitem i jego... Tak, było kolejne cięcie spowodowane problemami z płytą. No cóż. A tak jak mówię, będzie teraz czekała nas rozmowa i musimy dokładnie tutaj uważać w wyborze danych kwestii, bo inaczej zginiemy. Także wbijamy. Ty! Kto? On! To znaczy? Zed! Okej, musimy z nim pogadać. I z nim musimy gadać, bo to jest taki głupek, że tak powiem. Nie pytam dokładnie. Spójrz na mnie, nie jestem już towarzyszem. Trzeba wybierać. Jestem jednym z was, na miłość Saata. Tak, Celos, on nosi żołnierski mundur. Dla mnie może się przebrać nawet za kapłankę. Już byliśmy. Jezus, on ma w ogóle takie gałę, jakby miałem mu zaraz wylecieć z oczu. Przysyła mnie Kreon. Nikt ci nic nie powiedział? Nie! A po co cię przysyła? Rusz głową, Serwycz. Kreon wcale go tu nie przysłał. Kreon zamierza się dziś zabawić z tą dziewczyną. I chce, żeby była w dobrej kondycji. Ale ja myślałem! To zabawna historia, towarzyszu. Cicho. No teraz to. Wygląda na to, że chociaż ty masz trochę oleju w głowie. Każ słuchać swemu przyjacielowi. Nie wiem, ja... Serwycz, w imię Saata, zostaw to mnie. Chcesz jeszcze coś powiedzieć, nim cię zabije, towarzyszu? Aj. Posłuchajcie. Wiecie może, że Rea uciekła z Karbonek? Tak. To ja. Zabrałem ją stamtąd. Tak myślałem. Ona nie żyje. Zabiłem ją na rozkaz Kreona. Powiedz, czemu jego wysokość miałby posuwać się do takich manipulacji? Zabicie Rei nie było zbyt skomplikowanym zadaniem. Przecież to oczywiste. Jeśli zostałaby zabita przez żołnierzy, Kreon byłby mordercą. A dzięki mnie może mówić, że chronił ją w Karbonek, gdy jej wrogowie wdarli się i porwali ją. W ten sposób Kreon wygląda na całkowicie niewinnego. To prawda. Daj spokój. Przyznaję, to byłoby możliwe, ale jakoś nie mogę uwierzyć,
że to ty. Dla mnie to wystarczające wyjaśnienie, Garcelosie. Kapłanka jest na górze z Meliansem i Laskojtem. Dzięki, Serwicz. Serwicz, to trwa zbyt długo. Jeśli nie zapanujesz nad swoim przyjacielem, obaj będziecie mieli kłopoty, o jakich wam się nie śniło. To sprawa królewskiej wagi. On blefuje, Serwicz. Nie słuchaj go. Jestem śmiertelnie poważny. Idę na górę. Jeśli Garcelos się ruszy lub piśnie choć słówko, zabij go. Zabić go? Kreon nie ma litości dla zdrajców, mój przyjacielu. Powinieneś to wiedzieć. Ja nie jestem zdrajcą, Ser. Możesz na mnie liczyć. W imię Saata. Będę musiał cię zabić. Garcelosie. Ja wcale go szukaliśmy. Boże. Dubbing jeszcze. Wspaniałego. Okej, okay. Wchodzimy tutaj. Nie słyszałaś? Ammu nie jest już boginią. Naucz się lepiej nieco respektu. Dla ciebie? Trafił w samo sedno. Wiesz, bardzo potrzebujesz przyjaciół, szczególnie teraz, prawda? Kreon mnie oczekuje. Małe dziewczynki nie powinny kłamać. Szczególnie jeśli nie chcą, by stała im się jakaś krzywda. Tak, Anna jest tutaj. Będziemy musieli ją uratować. Co to było? To ci dwaj durnie na dole. Pójdę i sprawdzę. Ale musimy tutaj do pokoju szybko. Okay. Co się tam dzieje na dole? Nic! Ja! Krzyknąłem. Po co? Coś czułem, że muszę. I co, lepiej ci? Aha! Dzięki! Macie być cicho, zrozumiano? Tak, w ogóle oni tylko są widać w tej oberży. Musieliśmy tutaj przejść, bo inaczej Serwicz by nas zauważył i zabił. Tu jesteś! Co robisz? Robię rozpoznanie. Dobrzy szpiedzy zawsze sprawdzają teren, Serwicz. Pamiętaj o tym. Musiałem znokautować Garcelosa. Jednak nie mogłem go zabić. Jest moim przyjacielem. Tak, pozbycie się przyjaciela może być problemem. Cóż, nadszedł czas, by wziąć dziewczynę. Melians i Laskojt uważają cię za zdrajcę. Chcesz, bym poszedł z tobą? Oczywiście. Jeszcze bardziej nam pomoże. Jak sobie życzysz, Ser. Tak, więc zbijamy do pokoju. Co robicie? Set! On jest szpiegiem, Melians. Wiem o tym, głupcze. Co on tu robi? Nie. On pracuje dla Kreona. Przyszedł po dziewczynę. Ostrzegam, nie próbuj go powstrzymywać. Straciłeś rozum, Serwet. Zabij go! Tak. Wow, proszę. Co mi tu robią? Ja już wiszę wasze... Już widzę wasze komentarze. Rozkazy Kreona muszą zostać wypełnione. Co? Serwecz, zabij go! On nie wie, co robić. Spróbujmy z nim pogadać. Jego wysokość czeka, mój przyjacielu. Liczy na twoją lojalność. Serwecz, jeśli ty nie zabijesz tego zdrajcy, ja to zrobię! Nic nie rozumiesz, Meli. Doskonale rozumiemy. Gdzie Garcelos? On jest tego... Nie podporządkował się rozkazom Kreona i Serwicz dzielnie wypełnił swój obowiązek. Saat litości, Serwicz! To ostatni raz, gdy do ciebie mówię! To nie takie proste, Melians. Jestem pewien. Tak, musimy chyba najbardziej z nim pogadać. Nie słuchaj Melianza, Serwicz. On nie rozumie skomplikowanej natury naszej misji. Tak. Znam swój obowiązek, Set. Jeśli się ruszą, zabiję ich. Nie widzisz, że cię oszukał, Serwicz? Serwicz, ty bezrozumny durniu! Rozkazuję ci zabić tego zdrajcę! Wy jesteście zdrajcami. Jego wysokość czeka, mój przyjacielu. To było. Liczy na twoją lojalność. Tak. Znam swój obowiązek, Set. Jeśli się ruszą, zabiję ich. Nie widzisz, że cię oszukał, Serwicz?
Serwecz, ty bezrozumny durniu! Rozkazuję ci zabić tego zdrajcę! Chyba tyle. Serwicz, jesteś człowiekiem, który wie, jak się zachować w kryzysowej sytuacji. Hej, dziewko, rusz się! Może powinienem pójść z tobą? Pożałujesz tego, Serwicz. Milian, zrozum. Wypełniam tylko swój obowiązek. Idiota! Masz słuchać moich rozkazów! Zabij go, albo ja to zrobię. Niedobry człowiek. To oznacza twój awans, Serwicz. Jeszcze bardziej. Kapitan Gwardii Pałacowej. To ty będziesz wydawał rozkazy. Serwicz kapitanem gwardii! Zabij go natychmiast, ty głupcza, może ocalisz swą nędzną skórę. Cisza! Bierz dziewczynę se! Ja zajmę się resztą. Okej, to chyba wszystko. Serwicz kapi... Cisza! Więc teraz wychodzimy i lepiej nie gadać z Melianzem. O, tutaj już Anna wstała. Więc wychodzimy, uśmiechnięta. Dobra, chodźmy. Jeszcze coś na czas czy coś. Jeśli sądzisz, że pójdę z tobą, to się bardzo mylisz. Proszę na twego ojca. Chodź ze mną. Znasz mojego ojca? To mój przyjaciel. Wyjaśnię ci wszystko, gdy będziemy bezpieczni. W porządku. Idę. A teraz powiedz, co może mieć wspólnego mój ojciec z jednym z żołdaków Kreona. Okej. Dobra, kochani. Myślę, że tutaj zakończymy odcinek. Uratowaliśmy Anna. Tak zbajerowaliśmy Serwicza. No widać, taki głupek z niego straszny jest, że uwierzył w to wszystko. Ale to na naszą rękę, prawda? Tak. Także myślę, że tutaj zakończymy odcinek. Jezus, już boję się trochę waszych komentarzy, bo widzę, jak komentujecie fajnie tą serię. I macie naprawdę pomysły nie z tej ziemi niektóre osoby. Ale miłe, że tak piszecie. W sumie miłe, że piszecie w ogóle, ale tak niemiłe może dla tej gry. Więc jeszcze raz dziękuję wam wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie o zostawieniu komentarza, łapki w górę i cześć, trzymajcie się, kochani.